Uczestnicy i uczestniczki parady równości. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj takie wyrażenie, gdzie mamy formę ogólną i formę żeńską, a zatem sens tego wyrażenia jest mniej więcej taki kobiety i mężczyźni oraz kobiety. Można się umówić, że Forma ogólna, forma żeńska będziemy traktować jako forma męska, forma żeńska i możemy swoim uporem osiągnąć, że za 20, za 30 lat rzeczywiście uczestniczycy i uczestniczki będzie postrzegane jako forma męska, forma żeńska, ale na razie tak nie jest. Na razie to jest forma ogólna, forma żeńska. Załóżmy na chwilę, że to już tak jest, że. To jest forma męska, forma żeńska. Co mamy w takim przypadku? W takim przypadku macie. No wróćmy do tej Parady Równości. Na Paradzie Równości macie osoby prywatne, które są powiedzmy mężczyznami, kobietami i tak dalej, oraz macie związki zawodowe, macie firmy, macie przeróżne organizacje. To wszyscy są uczestnicy bezpłciowi. I jeżeli stosujecie wyrażenie uczestnicy, uczestniczki tak jakby to by, miało być forma męska, forma żeńska, to wykluczacie, pomijacie wszystkie te przypadki, kiedy na przykład osoba przychodzi na Paradę Równości nie jako osoba prywatna, ale jako reprezentant związku zawodowego, wychowawca z, w imieniu swojej klasy, swoich dzieci, Firma, która na przykład wcale nie wysyła powiedzmy osoby, która ją reprezentuje, ale tylko baner, więc fizycznie nikogo nie ma, kto by reprezentował tą firmę, a ta firma jednak jest na, tym, na tej paradzie i ta firma jest uczestnikiem parady, i tą firmę pomijasz, kiedy używasz tej swojej konwencji uczestnictwa uczestniczki, jakby to było forma męska, forma żeńska, ponieważ w takim przypadku forma męska, forma żeńska, yy, uwzględnia tylko i wyłącznie udział tych osób, które są osobami prywatnymi, a pomija te osoby, które są yy, yy, występują na paradzie w swojej funkcji oraz wszystkie te przypadki, kiedy macie na paradzie uczestników, którzy nie są w ogóle osobami po drugie, czy kolejne Wyrażenie uczestnicy, uczestniczki, używane tak, jakby to było forma męska, forma żeńska, według zamiarów użytko użytkowników, to jest redukowanie jestestwa do tego aspektu, gdzie jesteś bytem, który ma płeć. To jest redukowanie człowieka do zaledwie jednego z wielu, wielu aspektów jego bycia powtórzę swój przykład wychowawca na paradzie jest w imieniu swoich dzieci szef związku zawodowego jest na paradzie w imieniu swojego y, związku zawodowego to są osoby tutaj występujące jako bezpłciowe one są tutaj w swojej funkcji i w czyimś imieniu nie Wyłącznie w imieniu swoim własnym, jako osoby prywatne mające swoją własną płeć. Tak więc nie redukujcie ludzi do zaledwie jednego z wielu, wielu aspektów ich istnienia.